Dzień dobry kochanemu państwu. Już w poniedziałek napłynęła do nas śpiewająca informacja z Watykanu. I ale wprost z Watykanu wiadomość od taka: kara dla głodzia, kara dla jajaka, naszych biskupków, tych znanych szeroko, co przymykali na dewiację oko. Na brak celebracji głodzia skazali i grzywnę, którą sam sobie ustali. Podobny horror przeżyje też śliski, wielce nadęty hierarcha kaliski. Podejście, jak widać, bardzo surowe, sugerujące wyjście honorowe, lecz tu wątpliwości mam dosyć spore. Trudno mieć pewność, co z tym honorem. Przyznacie państwo, że kara jest sroga, w pałacu głodzia lament i trwoga. Rwie w bezsilności, siwe włosy spały te watykańskie, słysząc drty mały. Razem z Janiakiem chowają ordery, na obu biurkach leżą rewolwery. Zaraz się strzały rozlegną w komnatach, które usłyszy także reszta świata. Tutaj przegiąłem honor dawne dzieje, lecz jedną drobną wyrażę nadzieję. Może się w końcu w kościele coś ruszy, bo kościół obecny jest całkiem do duszy. Drodzy państwo, umiłowani, jak się okazuje, tylko 102 patronów brakuje nam do tego, żeby było ich 200. Jest to dosyć pokrętne, ale jakże mądre i rozsądne. Zapraszam do współpracy, jest mi bardzo miło, że państwo wciąż oglądają i nie mają dosyć. Tym, którzy są, dziękuję. Tym, którzy będą, będę dziękował następnym razem. Do zobaczenia. Pa!